Cześć, moi drodzy, tutaj Deseo, jesteśmy w kolejnym odcinku Tomb Raider The Last Revelation, mianowicie w levelu pod tytułem Guardian of Semerket, czyli Strażnik Semerket. Swoją drogą zobaczycie, co to za strażnik. Mnie on zawsze przerażał. Coś okropnego. I teraz tak, stamtąd przyszliśmy. No to co? Wypadałoby iść tędy. No i już na samym wstępie coś, czego bardzo nie lubimy. Wow! Fail! Na samym początku. Dobre. Musimy podejść jak najbliżej. Okej, trochę nas podziabało, ale to jest najlepszy w zasadzie sposób, jaki znam, jeśli mam być szczera. Okej, udało się jakoś. Aha, dobra. Wiem, gdzie się znajdujemy. Teraz tak. Tutaj będziemy potrzebować takiego artefaktu, proszę bardzo. To chyba sobie Riana wydziabała na ciele. Pod cyckami, tak mi się wydaje. Tutaj też nam czegoś brakuje. Tutaj mamy taką ala mapkę. Nie wiem, jak to nazwać. Na stole. W ogóle tak, tutaj to wydaje mi się, że jest Karnak. Tutaj, gdzie... Tak, tutaj chyba to był nasz pierwszy level, tutaj z tą głową. Tutaj się będziemy później znajdować. Nie wiem, czy to o to tutaj chodzi, ale zawsze tak mi się wydawało przynajmniej. Dobra, lecimy do przodu, bo nie ma co tracić czasu. Szczerze mówiąc, chciałabym bardzo w dzisiejszym odcinku zmieścić dwa levele. Ale czy mi się to uda? Jak będę tak chrzanić 3 po 3, to na pewno mi się nie uda. Dobra, tutaj mamy czasówę. I tu musimy zdobyć właśnie ten artefakt. Nie wiem, czy wystarczająco. Ilość razy to przesunęłam, ale chyba tak. I teraz tak zabieramy, ale odskakujemy sobie szybciutko do tyłu. O, bo to też była pułapka. No i dobra. Zeskakujemy w dół. Mamy artefakt. Lara znowu usilnie trzyma tą flarę już. Spadamy stąd. Aha. No okej. To sobie stąd wychodzimy. Znowu niestety musimy kłócać. Idziemy włożyć nasz artefakt.
No i słuchajcie, mamy coś do zabrania. I musimy to wtyknąć, wtrykolić tutaj. To do dzieła. Słuchajcie, coś, czego nienawidzę. Nie ma tutaj nietoperzy, nie. No właśnie. Tutaj będzie właśnie ten nasz niestety strażnik i powiem wam tak. On mnie tak przerażał w TR4. Żadne Outlasty, Silenty nie są, nigdy mnie nie przerażały tak jak ten strażnik. Ja przy nim panikuję, naprawdę, chociaż nie jest to jakoś nie wiadomo jak straszne, to jednak panika jest. Tutaj zaraz wylecą nietoperze. Wiecie, czego się obawiam? Bo ostatnio, jak mnie zaatakowały nietoperze na manki, to ona mi spada. Nie chciałabym tego przychodzić jeszcze raz. Jest ok. Zanim pobawimy się ze strażnikiem, to pobawimy się tutaj w tym pomieszczeniu, jak zwykle z ogniami. Co on mi robi? Ty zbereźny nietoperku. I zdechł. Ok. Czekajcie, może sobie tak weźmiemy tu może. Tak. Tak. No i dobra, save all. I co tu nam na... To chyba nam gasło, nie? Jeszcze tu latasz. I jeszcze raz, bo dzięki temu przygaśnie nam kolejny. O właśnie, ten za nami. Przy każdym z tych ogni będziemy musieli zrobić właśnie taki patent. A jakbym spróbowała to zrobić za jednym zamachem? Nie zdążę. Teraz to na pewno nie zdążę. No właśnie. Za szybko. Ale spróbuję jeszcze raz. Albo nie będę kombinować. No nie, nie da rady tak. Hej! Kurde! Ja nie wytrzymię, kurwa, zaraz. Huh?
Nic nie powiem. Dobra. I teraz to z tej strony. Nie, tu już nic. To w takim razie to. Słuchajcie, dziwna sprawa. Wow. A już wszystko wzięło? Chyba wszystko. Nieważne, słuchajcie, nie wiem, może się pogubiłam, może nie. Niech będzie, że wszystko. Sprawdźmy, czy ten sekret mamy zaliczony. Zaliczony. To reszta mnie nie interesuje. Więc tak, apteczka. Idziemy stawić czoła strażnikowi. Boję się. Zanim go wykorzystamy, oczywiście do swoich celów, dostaniemy się do kolejnego sekretu. No i mamy takiego byczka Fernando. Weź się odwal, dobra? On chyba tutaj nas nie atakuje, kiedy my jesteśmy na tym takim podwyższeniu tutaj, tak mi się wydaje, bo słuchajcie, leci. Okej. I teraz tak, podpalamy sobie tutaj jedną. Chciałam powiedzieć pochodnie, ale nie. To są takie jakby wazy. Idziemy do sekreciku. Dobra. Ja sobie tu zapiszę. I tak samo jak poprzednio, musimy unikać tutaj tych ostrzy. I dobra, mamy to. Wracamy. Musimy teraz stawić mu czoła. Zaraz wam pokażę, jak go wykorzystamy.
Gdzie jesteś? Tu jesteś. Dobra. No to chodź. Nie wiem, czy to mi się uda. A tu jeszcze zagubiony jeden nietoperek. Zapisz to. Leci, słuchajcie, leci. Udało się. I teraz tak, mamy salę z trzema przyciskami. Najlepiej, aby rozwalił nam każdy z nich. Okej, mamy pierwszy. Teraz chcę ten. Wow, nie udało się. Okej, ale my nie chcemy jeszcze tutaj iść, bo ja bym chciała jeszcze jeden sekret. Okej. Lecimy najpierw na prawo. Tutaj mamy sekrecior. Się upewnię, czy mamy wszystkie. Tak, na razie jest ok. Co my tutaj mamy? Aha, pamiętam. Tu na górę musimy wskoczyć. Dobra, wiem, co to za sekret. Tutaj to jest taki bardzo dziwny sekret, bo tutaj możemy zabrać tylko i wyłącznie jedną znajdźkę. I ja sobie zabiorę naboje do shotguna. A co? Dobra. Wow, ach jasne. Jeszcze chyba możemy sobie to obkrążyć dookoła, bo też tutaj będzie kilka znajdziek. Tak jest. Słyszę cały czas tego byczka Fernando. Okej. I mamy wszystkie znajdźki. Super. Schodzimy sobie teraz na sam dół. Zastanawiam się, czy coś by nam się stało, gdybyśmy się po prostu tu zsunęli. Najzwyczajniej w świecie. Żebym sobie może tu naprzeciwko na ten klocek wskoczyła. Powiem wam, że wydaje mi się, że nic by się nie stało. I gitara jest ok. Dobra, i lecimy teraz do naszego miejsca docelowego. No. Stres minął. Strażnika nie ma. Hands on your head. Take me to Von Croy. Where's he headed? You waste your time. This attitude problem.
You people need to learn some manners. Tell me now, or you've just run out of time. Alexandria. Your workforce is about to be delayed. No i słuchajcie, znajdujemy się w kolejnym levelu. Mianowicie w Desert Railroad. Super. Bardzo lubię ten level. Musimy iść najpierw póki co przed siebie. Tak. Tak, tylko trzeba sobie to otworzyć, Natalia. Troszkę się pozapominało. Generalnie musimy iść na tył pociągu, bo będziemy potrzebowali zdobyć tutaj do tej wajchy tutaj łom. I w tym celu udajemy się na sam koniec tego pociągu. I teraz tak, ja sobie tutaj zabiorę, kurde, kocą nam się tutaj te amunicje. Powiem wam, że ten level jest bardzo krótki, ale ja go tak bardzo lubię, no. Naprawdę. Bardzo, bardzo lubię ten level. No, powiem wam, że to był fart. Bo jeszcze chwila i by mnie tutaj strącili z tego pociągu. Wow, nie chciałam tak. Lara, miałaś skakać. Kurde, gdzie ona mi tu skakuje? Dobra, najpierw zejdźmy sobie tutaj, bo nie wiem, co tutaj było. Czy coś ważnego, czy raczej tu mamy znajdźki. Może nic ciekawego.
mam i tak... Nie chcę z tą zwykłą bronią kucnąć. No dobra. Jeszcze tutaj sobie zobaczymy. Chyba nic tutaj nie ma. No dobra. No to ruszamy przed siebie. I teraz tak, tutaj. No. Opuszczamy się w dół na rączkach i przesuwamy w lewą stronę. Bo innej opcji tutaj niestety nie ma. Von Kroy już nas namierzył. Aha, ja mówię, jak tu wejść? Tutaj jest drabinka. Faktycznie. Taka trochę mało widoczna, ale jest. Aha, i to jest koniec tego wagoniku. No tak. Zapiszemy to sobie, bo tutaj jest safe. A ja nie wiem, czy ja dobrze robię się do niego dostając, bo ja bym się tu... O, właśnie. W ten sposób chciałam się dostać. Dobra. I tak, jedna apteczka. Coś jeszcze? Mamy naboje. I naboje do kuszy. No i pięknie. Teraz tutaj prawdopodobnie. Tak. Tu jest nasz główny cel. Tu coś powinno... Jest. Shotgun po raz setny. I mamy łom. Czyli pogłówny przedmiot, który tutaj specjalnie wyruszyliśmy na koniec pociągu. Sprawdźmy, jak tam sekrety. Zgadza się. Wow! Jeszcze ktoś? Tam na górze. Ale ja nie wiem, czy on tutaj przyjdzie. Zaraz do ciebie przyjdę, tylko idę po sekret. Tylko nigdzie nie uciekaj.
Aha. On tu jest? Nie. On sobie gdzieś tam skacze, nie? Mamy nową broń. Wyrzutnik granatów, których mamy 3 rodzaje. Wow! Dobra, ja sobie będę, wiecie co, ja sobie po prostu pójdę do tego mojego tutaj, nie chciałam tu, ludzie, do mojego pierwszego wagonu. No nie wejdę tu. No i dobra. I zanim sobie użyjemy tego łomu, to tutaj mamy jeszcze jeden sekret. No i pięknie. Mamy wszystkie sekrety. Tak. Pięknie, elegancko. A teraz łom. No to co, kochani? Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Udało nam się zrobić 2 levele w jednym odcinku. Bardzo się cieszę. Bardzo przyjemne i fajne. Poza tym strażnikiem. I to by było na dzisiaj tyle. Dziękuję Wam i do usłyszenia. Cześć!